jest wszędzie obecny, niezmierny w swej wielkości i w każdym miejscu bliski. Sam o tym świadczy, mówiąc: jestem Bogiem bliskim, a nie Bogiem dalekim. A zatem Bóg, którego szukamy, nie znajduje się daleko, ale w nas samych, gdy na to zasługujemy. Mieszka w nas, podobnie jak dusza w ciele, gdy jesteśmy Jego zdrowymi członkami. Jeśli rzeczywiście umarliśmy dla grzechu, wtedy to naprawdę mieszka w nas Ten, który powiedział: zamieszkam w nich i wśród nich pozostanę. Jeżeli zasługujemy na to, aby w nas przebywał, wtedy ożywia nas w prawdzie jako żywe swe członki. W Nim bowiem, powiada apostoł, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Ale któż zdoła pojąć Boga Najwyższego, Jego niepojętą, niewyrażalną istotę? Któż potrafi zmierzyć ogrom Boga? Któż odważy się chlubić znajomością nieskończonego Boga? Tego, który wypełnia wszystko, ogarnia wszystko, przenika i przekracza, który obejmuje wszystko, wszystkiemu się wymyka, którego nikt nie widział takim, jakim jest. Niechże więc nikt nie ośmiela się zgłębiać nieprzeniknione tajemnice Boga. Kim jest, skąd jest i dlaczego jest? Tego nie można ani dociekać, ani zrozumieć, ani wypowiedzieć. Uwierz natomiast z całą prostotą i mocą, że Bóg jest takim, jakim był i jakim będzie, albowiem Bóg jest niezmienny. Kimże więc jest Bóg? Ojciec, Syn i Duch Święty, to jeden Bóg. Nie dociekaj nadto. Ci zaś, którzy chcą przeniknąć bezmiar Boga, niech wcześniej spróbują poznać wszechświat. Wiedzę o Trójcy Świętej słusznie porównano z głębokością morza, według słów mędrca: któż potrafi zbadać to, co niezmierzone? Podobnie jak niedostępne dla ludzkich spojrzeń są głębiny morskie, tak też Trójca Święta jest niedostępna dla umysłu ludzkiego. Toteż jeśli ktoś chciałby wiedzieć, jak powinien wierzyć, niech nie wyobraża sobie, iż więcej zrozumie, wiele rozprawiając, niż po prostu wierząc. Im bardziej docieka się Bożej mądrości, tym bardziej oddala się ona od nas. Staraj się o doskonałe poznanie Boga nie za pomocą wielosłowia, ale przez doskonałość życia. Nie przez słowa, ale przez wiarę, która pochodzi z prostego serca, a nie z dociekań uczonej niezbożności. Jeśli postanowisz w dociekaniach szukać tego, co jest niewyrażalne, odejdzie dalej od ciebie. Jeśli natomiast przez wiarę, wówczas mądrość pozostanie tam, gdzie jest, u Twoich bram. Tam zaś, gdzie jest, możesz ją zobaczyć, choćby nawet w niedoskonały sposób. Osiągamy ją naprawdę wówczas, kiedy wierzymy w niewidzialnego, nawet nie rozumiejąc. Bóg jest niewidzialny i dlatego trzeba weń wierzyć. Chociaż w pewien sposób może go dostrzec czyste serce.
poznam Ciebie, Panie, który mnie znasz. Poznam, jako i sam poznany jestem. Ufam, że tak się stanie i dlatego mówię. Tą nadzieją raduję się, ilekroć raduję się naprawdę. Pozostałe dobra w tym życiu, im bardziej są opłakiwane, tym mniej zasługują na łzy. I tym bardziej zasługują, im mniej ich wylewamy. Przed Tobą, Panie, otchłań ludzkiego sumienia stoi otworem. Cóż więc potrafiłbym zakryć przed Tobą, nawet gdybym nie zechciał wyznać? To raczej Ciebie zakryłbym przed sobą, nie zaś siebie przed Tobą. Teraz więc, gdy moje westchnienie świadczy, iż nie znajduję w sobie upodobania, Ty stajesz się moim światłem, moim upodobaniem, miłością i pragnieniem. Wstydzę się siebie, porzucam siebie, aby wybrać Ciebie. I nie chcę podobać się ani sobie, ani Tobie, jak tylko ze względu na Ciebie. Ty, Panie, osądzasz mnie, a chociaż nikt z ludzi nie zna tego, co ludzkie, poza duchem, który jest w człowieku, to jednak jest coś w człowieku, czego nie zna nawet jego duch. Ty natomiast, Panie, wiesz wszystko, ponieważ go stworzyłeś. Ja zaś, choć przed Twoim obliczem brzydzę się sobą i uznaję za pył i popiół, to jednak wiem o Tobie coś, czego nie wiem o sobie samym. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno, a nie twarzą w twarz. I dlatego dopóki pielgrzymuję z dala od Ciebie, bliższy jestem sobie samemu niż Tobie. Wiem jednak, że jesteś najdoskonalszy. Ja zaś nie wiem, jakim pokusom potrafię, a jakim nie potrafię się oprzeć. Ufam wszakże, iż wierny jesteś i nie dozwolisz nas kusić ponad to, co potrafimy znieść. Ale zsyłając pokusę, wskażesz równocześnie sposób jej pokonania, abyśmy zdołali się ostać. Wyznam przeto, co wiem o sobie, a także czego nie wiem. To, co wiem, wiem dzięki Twemu światłu. Tego, czego nie wiem, będę dopóty nieświadom, dopóki w blasku Twego oblicza ciemności moje nie staną się południem. Gdzież odnalazłem Ciebie, by Cię poznać? Nie byłeś w moim umyśle, zanim Cię poznałem. Gdzież więc, jeśli nie w Tobie, spotkałem Cię i poznałem? Nie idzie tu o miejsce w przestrzeni. Oddalamy się od Ciebie i zbliżamy, ale nie dokonuje się to w przestrzeni. Ty bowiem, o prawdo, przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą pytać, i odpowiadasz wszystkim, którzy pytają o rozmaite sprawy równocześnie. Twe odpowiedzi są jasne, ale nie wszyscy słyszą je wyraźnie. Wszyscy pytają o to, co chcą,
ale nie zawsze słyszą to, co chcieliby usłyszeć. Doskonałym Twym sługą jest ten, kto nie stara się słyszeć od Ciebie, czego pragnie, ale kto pragnie tego, co od Ciebie usłyszał. Późno Cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno Cię ukochałem, we mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam, pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę. Dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju. Kiedy złączę się zupełnie z Tobą, nie będę doznawał cierpienia ani trudu. Moje życie stanie się wtedy prawdziwym życiem, bo będzie wypełnione Tobą. Teraz zaś, kogo napełniasz, tego wspierasz. Ja zaś sam dla siebie jestem ciężarem, bo jeszcze nie jestem pełen Ciebie. Zmagają się we mnie radości, nad którymi winienem ubolewać, ze smutkami, którymi powinienem się cieszyć. I doprawdy nie wiem, której ze stron przypadnie w udziale zwycięstwo. Jakże biedny jestem, Panie, zmiłuj się nade mną. Nadto i smutki moje niegodne walczą ze szlachetnymi radościami i również nie wiem, które z nich zwyciężą. Oto nie ukrywam swych ran. Tyś lekarzem, ja chorym. Ty jesteś miłosierny, we mnie zaś wszystko woła o miłosierdzie. Czyż nie jest bojowaniem życie człowieka na ziemi? Któż życzyłby sobie udręk i przykrości? Każesz je nam znosić, a nie miłować. Nikt nie miłuje tego, co znosi, nawet jeśli by czynił to z ochotą. Choć chętnie znosi, wolałby zapewne nie potrzebować znosić. I tak wśród niepowodzeń tęsknię za pomyślnością. W pomyślności lękam się niepowodzeń. Gdzież zatem miejsce pośrednie, w którym nie byłoby bojowania? Biada pomyślnościom na tym świecie, po dwakroć biada,
z powodu lęku przed przeciwnościami oraz skażonej radości. Biada niepowodzeniom światowym, biada po trzykroć, albowiem wzmagają pragnienie pomyślności, przynoszą przykrość i niszczą cierpliwość. Czyż więc nie jest życie człowieka ustawicznym bojowaniem? Wnętrze duszy mojej jest jakby wielkim i wspaniałym światem, w którym mieszka Bóg i ja. Poza Bogiem nikt tam wstępu nie ma. W początku tego życia z Bogiem przenikała mnie bojaźń i oślepienie. Jego jasność oślepiała mnie i myślałam, że Go nie ma w sercu moim. A jednak były to chwile, w których Bóg pracował w duszy mojej, a miłość stawała się czystsza i silniejsza. I doprowadził Pan wolę moją do najściślejszego zjednoczenia ze świętą wolą swoją. Nikt nie pojmuje, co przeżywam w tym wspaniałym pałacu duszy swojej, gdzie przebywam ustawicznie z umiłowanym swoim. Żadne rzeczy zewnętrzne nie przeszkadzają mi w obcowaniu z Bogiem. Chociażbym użyła najsilniejszych wyrazów, to i to nie będzie nawet cieniem tego, jak jest dusza upojona szczęściem i miłością niepojętą. W pewnej chwili nagle ujrzałam Pana Jezusa w majestacie wielkim, który mi powiedział te słowa. Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz. Odpowiedziałam, nie chcę żadnych światów, ja pragnę Ciebie, Jezu. Pragnę Cię kochać taką miłością, jaką Ty mnie kochasz. O jedno Cię błagam, uczyń serce moje zdolne do kochania Ciebie. Dziwi mnie to bardzo, Jezu mój, że dajesz mi takie pytanie. Bo i cóż mi po tych światach, chociażbyś mi ich dał 1000, cóż mi po nich?
Ty wiesz, Jezu, dobrze, że serce moje kona z tęsknoty za Tobą. Wszystko, co jest poza Tobą, niczym jest dla mnie. W tej chwili nic już nie widziałam, ale jakaś moc ogarnęła duszę moją i dziwny ogień zapalił się w sercu moim i weszłam jakoby w rodzaj konania z Nim. Wtedy usłyszałam te słowa: z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób jak z Tobą, a to dla głębokiej pokory i ognistej miłości, jaką masz ku mnie. W pewnej chwili usłyszałam w duszy te słowa: każdy ruch serca Twego jest mi przytomny. Wiedz o tym, córko moja, że jedno spojrzenie Twoje na kogoś innego zraniłoby mnie więcej niż wiele grzechów przez duszę inną popełnionych. Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń. I chociażby mi nie wiem, jak już mówiono o Jego sprawiedliwości, to nie lękam się Go wcale, bo poznałam Go dobrze. Bóg jest miłość, a Duch Jego jest spokój. I widzę teraz, że czyny moje, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są niż czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego. Zdana jestem na Jego świętą wolę. Niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę.